Dystrybutor odciął dopływ gazu do jednego z mieszkań na osiedlu Staszica w Lubinie, ponieważ jego lokator nie płacił rachunków. Ten jednak postanowił poradzić sobie bez konieczności opłacenia zaległości i wykorzystał rowerową tętkę, by nielegalnie doprowadzić gaz do swojego mieszkania. Policję poinformowała o tym pracownica tamtejszej spółdzielni mieszkaniowej. Na miejsce zostało wezwane pogotowie gazowe, które dokonało demontażu tej konstrukcji. Mężczyzna odpowie przed sądem za spowodowanie kradzieży energii. Niepokoi jednak nie tylko sama kradzież gazu, a sposób jego podłączenia. Wszelkie konstrukcje domowej roboty mogą doprowadzić do tragedii, w której mogą zginąć ludzie. Apelujemy do wszystkich, którzy mają wiedzę na temat tego typu zachowań, aby zgłaszały to do naszej jednostki, na policję, bowiem tego typu zachowania mogą skutkować bardzo poważnymi konsekwencjami. W takiej sytuacji sprawca może odpowiedzieć także za spowodowanie zagrożenia życia lub zdrowia osób trzecich. Wywóz odpadów z rozbiórek, remontów i placów budowy, wynajem kontenerów, sprzątanie po imprezach plenerowych, odbiór odpadów medycznych i weterynaryjnych. Zostaw to profesjonalistom, posprzątają za Ciebie. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Lubinie, Rynek 28, telefon 76 724 99 40. Szczegóły na mpo.lubin.pl. Zapraszamy na koncert zespołu 13 w samopołudnie do klubu pod Muzami w piątek 28 listopada o godzinie 19.